dobry. Na poprzednim wykładzie wypowiedziałem słowa, które mogą wydać się kontrowersyjne, ale je powtórzę. Skale nie są kluczem do improwizacji. Powtórzę to jeszcze raz stanowczo, z pełną odpowiedzialnością. Sama znajomość skal nie wystarczy do tworzenia udanych fraz w czasie improwizacji. To czysta matematyka, pomocna oczywiście, ale nie za wszelką cenę. Skale stanowią mały procent muzycznej wypowiedzi i nie należy bić przed nimi pokłonów. Mówiąc językiem technicznym, skala jest pewnego rodzaju wzorcem, szablonem, określającym odległości między dźwiękami, które łączy pewna barwa. To narzędzie, które mądrze używane na pewno ułatwia rozwój techniki i wiedzy harmonicznej, ale to wciąż dodatek. Kiedy znasz skalę, to nie znaczy jeszcze, że umiesz improwizować. Mieszając ze sobą dźwięki skal, nie możesz o sobie powiedzieć, że jesteś już improwizatorem. Powinniśmy poznać harmonię na tyle, aby bez chwili zastanowienia swobodnie się nią posługiwać. Warto przyswajać estetykę jazzu, słuchając setek tysięcy znakomitych improwizacji, spisywać je ze słuchu jak dyktando, analizować i próbować naśladować, tak jak ucząc się obcego języka, słuchamy jak brzmi, jak rozkładają się akcenty, melodia, zdania. Dopiero znacznie później, kiedy będziemy gotowi, możemy próbować szukać własnego muzycznego języka w oparciu o bazę, którą sobie stworzyliśmy. To jedyna sprawdzona metoda, którą stosowali wszyscy wielcy. Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane czy Herbie Hancock. Dziś jednak opowiem o skalach, bo jak powiedziałem, to pomocne narzędzie. Skal używanych praktycznie w dzisiejszej muzyce jest kilkanaście. Jedną z najstarszych skal, najbardziej uniwersalną i użyteczną, popularną zwłaszcza w jazzie, jest pentatonika. Występowała praktycznie we wszystkich kulturach świata, a do dziś jest podstawą muzyki Dalekiego Wschodu. Wiele regionów europejskich współcześnie w swojej muzyce ludowej wykorzystuje głównie pentatonikę. To skala pięciostopniowa, zgodnie z grecką nazwą penta. Charakterystyka tej skali jest określona w różny sposób. Ja za najprostszy uważam podział na pentatonikę molową i durową, budowane od tego samego dźwięku. Pentatonika C-dur, pryma, sekunda, tercja, kwinta, seksta. Pentatonika mol, pryma, tercja, kwarta, kwinta, septyma. Oba rodzaje pentatonik możemy stosować w przewrotach. Opanowanie tych schematów w szybkim tempie i w każdym centrum tonalnym jest niezwykle pomocne i często wykorzystywane w improwizacji, zwłaszcza ze zróżnicowaną fakturą. Na przykład stosujemy pochód naprzemienny w górę i w dół, rozpoczynając tercją, a potem same kwarty czyste. Pentatonika durowa. I pentatonika molowa, w której zaczynamy od kwarty, a potem tercja. Pochód czterech ósemek bądź szesnastek, rozpoczynających się od kolejnych dźwięków skali. Pentatonika durowa. Pentatonika molowa. Pochód triol ósemkowych, rozpoczynających się od kolejnych dźwięków skali. Pentatonika durowa. Pentatonika molowa.
pochód naprzemiennych struktur akordu kwartowego i akordu molowego, rozpoczynających się od kolejnych dźwięków skali, grane triolami. Pentatonika durowa, i pentatonika molowa. Jak łatwo zauważyć, skale te mają więcej zastosowań. Każda pentatonika jednocześnie pasuje idealnie do akordu durowego i molowego, odpowiednio o tercję małą niżej oraz o tercję małą wyżej. Tak, pentatonika C-dur to w przewrocie pentatonika A-mol, a pentatonika C-mol to w przewrocie pentatonika S-dur. Również każda skala może zostać skutecznie wykorzystana w innych akordach budowanych o kolejne tercje niżej. Jak widać, mamy dwie drogi myślenia o dźwiękach gamowłaściwych. Albo główne składniki akordu budowane błyskawicznie od prymy, czyli dźwięki prowadzące i przejściowe między nimi, albo różne pentatoniki precyzyjnie dobierane jak elementy układanki. Dźwięki się powielają, ale myślenie już nie. Zawsze naturalniejsze jest myślenie harmonią gamowłaściwą, czyli przynależną do danego akordu, z organicznymi napięciami wynikającymi z dźwięków ważniejszych, czyli dźwięków prowadzących, i tych mniej ważnych, czyli tensions oraz approach notes. Wielu genialnych jazzmenów, z którymi zetknął mnie los, nie pamiętało szczegółów na temat skal. Wiem, że brzmi to nieprawdopodobnie, ale improwizowali głównie na harmoniach akordowych, intuicyjnie. Dało mi to wielokrotnie do myślenia. Co do innych skal, dotknąłem tego tematu już ostatnio, ale nieco go teraz rozwinę. Siedmiostopniowe skale, których używamy w jazzie, są skalami kościelnymi, inaczej modalnymi, pochodzą ze średniowiecza. Swe nazwy wzięły od antycznych skal greckich, które w odróżnieniu od tych kościelnych były budowane od góry do dołu. Ich nazwy wzięły się z greckich plemion, stąd Dorowie, skala dorycka, Jonowie, skala jońska, Frygowie, skala frygijska, Lidowie, skala lidyjska. Warto zapoznać się z ich nazwami, ale jak już mówiłem, to wiedza dodatkowa. W zestawieniu z solidną wiedzą harmoniczną o budowie akordów i umiejętnością szybkiego tworzenia skal akordowych, nazwy skal kościelnych i ich przebieg nie są dla muzyka informacjami niezbędnymi, choć niewątpliwie interesującymi. Najważniejszych skal jest 7. Skala jońska,
skala eolska. Skala dorycka. Skala frygijska. Skala lidyjska. Skala lidyjska dominantowa. Skala miksolidyjska. Skala lokrycka, inaczej hypofrygijska. Skala superlokrycka. Poza tym mamy skalę bluesową. Skalę całotonową. Bardzo popularną w jazzie skalę półton, cały ton, czyli oktatoniczną. Oraz skalę typowe dla naszego regionu. Skalę góralską, tożsamą z lidyjską dominantową. Oraz skalę cygańską. Nie należy także zapominać o skali durowej miękkiej, i durowej harmonicznej. Oraz skali molowej harmonicznej. I molowej melodycznej, która składa się ze skali doryckiej w górę i z eolskiej w dół. Sporo tego. A jak w ciekawy sposób wykorzystać skalę w ogrywaniu akordów? Zdecydowanie odradzam mechaniczne stosowanie składników skali, mieszając je po prostu ze sobą. To tak nie działa. Chodzi o logiczny ciąg dźwięków, które zbudują motyw, a następnie złożono z kilku motywów frazę. I tu powracam do poprzedniego odcinka i pamiętania o dźwiękach prowadzących i dźwiękach przejściowych, tensions i approach notes. O myśleniu barwą dostosowaną do brzmienia danego akordu i pamiętaniu o logicznej narracji, w której każda fraza wynika z poprzedniej. Weźmy na przykład akord C-dur z wielką septymą. Na razie nie zajmujemy się chromatyką, ani żadnymi dźwiękami przejściowymi, nimi zajmiemy się w kolejnym odcinku. Tylko dźwięki gamo właściwie, pentatonika i skale kościelne, a więc prostota i porządek. Zagram najpierw bardziej klasycznie w wolnym tempie. Thank you.
Teraz ten sam akord ogrywany szybciej, jazzowo. Jak zanalizować dobór nut? Na trzy sposoby. Z jednej strony dźwięki prowadzące, pryma, tercja, kwinta, septyma i dźwięki tensions i approach notes między nimi, czyli sekunda, kwarta, seksta. Z drugiej strony pentatonika C-dur bądź a-moll są identyczne, a także pentatonika G-dur cały czas, bądź e-moll. Z trzeciej zaś strony jest to skala jońska. Wszystkie są dokładnie tym samym, tylko inaczej określonym. Efekt jest identyczny. Zobaczmy, co się dzieje z akordem c-moll septymowym. Najpierw improwizacja spokojna i klasycyzująca. Teraz improwizacja jazzowa.
Podobna analiza. Dźwięki prowadzące pryma, tercja, kwinta, septyma i tensions między nimi sekunda, kwarta, sexta. Sexta wielka bądź sexta mała. Z drugiej strony pentatonika c-moll bądź s-dur cały czas oraz pentatonika g-moll bądź b-dur. To są cały czas te same dźwięki. Z trzeciej strony skala doryska i eolska bądź, prawda, ogrywamy sekstę wielką bądź sekstę małą. I znowu wszystkie użyte dźwięki pokrywają się. Różni się tylko sposób myślenia. Rezultat jest dokładnie taki sam. Niestety, jeśli podczas gry zaczniemy myśleć, jakiej skali użyć, stracimy bezpowrotnie dużo czasu. Co więc jest tutaj najistotniejsze? Świadomość budowy każdego akordu. Ład i porządek frazowania oraz logika. Rozpoczynanie i kończenie motywów od dźwięków prowadzących. Pytania i odpowiedzi, a więc call and response. Rozwijanie motywów przy pomocy zmiany kierunku. Jeden motyw zagrany wznosząco, drugi opadająco. Zróżnicowanie rytmiczne, ćwierćnuty, ósemki, szesnastki, triole, rytmy punktowane. Zróżnicowanie faktury, dźwięki pojedyncze, dwudźwięki, trójdźwięki, repetycje, oktawy. Jak się tego wszystkiego nauczyć? Przede wszystkim wnikliwie słuchając i analizując muzykę pod kątem elementów dzieła muzycznego. Zarówno muzykę klasyczną, jak i jazzową. Spisując ze słuchu improwizacje wielkich mistrzów i nasiąkając frazowaniem i charakterystycznym językiem. Pamiętajmy, że wszystko wymaga czasu i dyscypliny. Tego Wam bardzo życzę. Do zobaczenia w następnym odcinku.